Cześć, hej, z tej strony Ola, a to jest kolejny odcinek podcastu opowieści różnej treści. Dzisiaj mam w studiu przemiłą dwójkę gości. Cześć Wika, cześć Kamil. Cześć. Siemka. Bardzo nam miło. Powiedzcie mi, jak to się stało, że przybyliście do Warszawy? A o tym przyjechaliśmy. Zbudowali nam w końcu drogę pomiędzy Rzeszowem a Warszawą kilka lat temu i teraz jazda pomiędzy Rzeszowem a Warszawą jest możliwa, bo jeszcze kilka lat temu była to wyprawa życia. Tak, naprawdę. Teraz... raz nawet się zgubiliśmy, a innym razem Kamil zasnął za kierownicą. Na szczęście tylko na sekundę, także faktycznie teraz jest dużo łatwiej o tą przejażdżkę. No, ale dużo osób się śmieje, że to jest koniec Polski. Czemu wy tam mieszkacie? To jest... co? To tam w ogóle jest życie jakieś? Jest. Jest, zdecydowanie. Ale zakładam, że w takim razie, jak przyjeżdżacie do Warszawy, to jest taka wyprawa życia. Można to tak trochę wyprawą życia by było pojechać nad morze. Faktycznie. Czy wy w ogóle jeździcie nad morze? Nie. Ja raz w życiu byłem z rodzicami. Znaczy tak, to ja byłam kilka razy z rodzicami, ale tak, żebyśmy razem, to nie. No, nad Polskę zdecydowanie nie. No to słuchajcie, 2024. Kto wie? Trzeba wpisać w kalendarz plany. Myśląc rozsądnie i logicznie, nie opłaca się jechać z Podkarpacia na Morze Bałtyckie. Już lepiej pojechać... Kamil, ty kiedyś stwierdziłeś, że w ogóle się nie opłaca wjeżdżać z Podkarpacia. Kamil twierdził, że na Podkarpaciu jest wszystko, co trzeba do życia. Są podkarpackie Malediwy, są takie a la góry. No tak, przepraszam, czym są podkarpackie Malediwy? Nie, Kamil, tylko my tak żartujemy, bo są takie jakieś wykopaliska i tam takie... Bo nie, gdzieś naprawdę, są polskie Malediwy, nie? I my się tak śmialiśmy, że ta przepaść między tymi polskimi Malediwami, a tymi takimi faktycznymi Malediwami jest tak duża, że te dziury tam gdzieś, nie wiem nawet gdzie dokładnie, na Podkarpaciu też mogą być tymi Malediwami, jak idziemy tym tokiem myślenia. No, ale to taki nasz inside joke. Czuję teraz się zmotywowana do tego, żeby tam pojechać i to sprawdzić. Także kto wie, może w kolejnym roku to będzie mój plan. Okay. Wy nad morze, a ja na Podkarpacie. Dobra, super. Faktycznie, czyli to już mamy, skąd jesteście, skąd tutaj przyjechaliście. Mamy tę część odhaczoną. Tak, ja w ogóle za mi też się całkiem sporo, gdzieś tam ile, z 2 miesiące chyba zajęło nam umówienie się, z 1,5 miesiąca na pewno. No tak, tak ciężko było ich wyciągnąć do tej Warszawy, ale bardzo się cieszę, że w końcu tutaj w studiu się znajdujemy. I ja mam cel na dzisiejszy podcast, moi drodzy, odpytać was w tematach różnych. Jak w szkole, nie? Jak w szkole, od razu tak się ja jest. Wyciągamy karteczki. Jeszcze ręce na stole. O Jezu, no. Nie, moi drodzy, tutaj u mnie w studiu bardzo przyjemna atmosfera. Mam nadzieję, że po godzinie będziecie mieli takie zdanie. Moi drodzy, ja zrobiłam sobie jakiś tam, nie, może nie powiem, że zrobiłam obszerny research, bo to byłoby kłamstwem, ale taki wystarczający, żeby was zapytać o parę jakichś takich tematów związanych z waszą dwójką, bo mnie najbardziej w ogóle zainteresował fakt, że was bardzo mocno łączy joga. I ja się w ogóle o tym dowiedziałam dzisiaj. Mimo tego, że jakby wasz tutaj pseudonim internetowy coś tam mógłby wskazywać na to, ale tak jakoś nigdy w sumie ja się nad tym głębiej nie zastanowiłam, a dzisiaj aż dotarłam na waszą stronę internetową, zobaczyłam wasze kursy, wasze jakieś filmy na YouTubie i byłam taka, o wow, ja nie wiedziałam, że wy macie taki background, więc w ogóle ja chciałabym się dowiedzieć na początku, czy to jest jakoś tak, że wy się poznaliście? Jakoś, czy to jest w ogóle inna historia? Nie, to jest inna historia, bo my chodziliśmy razem do klasy, do liceum, więc tak, w trzeciej klasie dopiero gdzieś tam coś zaiskrzyło wcześniej. Kamil twierdzi, że ja go podrywałam od zawsze. Ja tego nie pamiętam. Może a tak od było... zawsze to znaczy od kiedy? Od pierwszej klasy? Tak. Dalej utrzymujesz to zdanie? Bo tak. Już próbowałam mu wyjaśnić, no ale dobra, okej, Kamil utrzymuje to zdanie. Ja twierdzę, że dopiero w trzeciej liceum zaiskrzyło, a joga wszła później. Najpierw jako gdzieś tam wspólna taka zajawka, remedium na różne takie bóle życiowe, a dopiero później gdzieś tam, no obojgu nam się to bardzo spodobało. Tak, no to także to nie jest tak, że joga nas połączyła, to jogę zaczęliśmy, jak już byliśmy razem i to był przez jakiś czas taki poważny etap naszego życia, ale teraz jest już bardzo mocno w backgroundzie, bo już nie zajmujemy się tym. Nie zajmujemy się tak zawodowo tym, tylko bardziej na zasadzie takiej codzienności, po prostu gdzieś tam swojej pasji, dodatku do życia. Prowadziliśmy tak zajęcia, właśnie ten kanał na YouTubie i później wypuściliśmy kurs jako takie, powiedzmy, zwieńczenie. Ten kurs online w gruncie rzeczy jest kursem, który prowadziliśmy przez tamte 2 lata jakoś, stacjonarnie. Więc to był taki kurs, który wypracowaliśmy, wiesz, z wieloma kursantami i po prostu chcieliśmy, żeby on był zapisany i żeby był jako taki produkt dla wszystkich.
ale tak szybko jak skończyliśmy ten kurs i jakby zaczęliśmy się całą tą stroną marketingową, zaczęliśmy też działać na TikToku i po prostu skierowało się to nasze życie w trochę inną tak, stronę. Tak, jakbyś prześledziła TikToka tam do samych początków, to tam były jogowe jeszcze te filmiki, bo chyba ich nie usuwaliśmy nawet, tak, nie? Tak, tak, jakieś tak. Takie na ból pleców, coś tam, nie? Jak długo siedzisz przy komputerze, to zrób to. No, ale zauważyliśmy, że ludzi zdecydowanie mniej interesują ćwiczenia, niż na przykład przepis jakiś tam, stąd też później kuchnia wikusi, więc no tak płynnie to w sumie się przekształciło. A gdzie tam po drodze pojawiła się produkcja foto i wideo? Bo na to też tam wpadłam. Tak. To się pojawiło w naszym życiu w sumie w jednym momencie co yoga, bo stwierdziliśmy dość szybko, że chcielibyśmy oprócz prowadzenia zajęć wrzucać też coś dla naszych osób, które chodzą do nas na zajęcia na YouTube'a. Później stwierdziliśmy, że no w sumie jest pole do tego, żeby coś zadziałać więcej, więc siłą rzeczy zaczęliśmy się interesować tym, żeby to wideo i te zdjęcia wyglądały jak najładniej, żeby to było po prostu, wiesz, wizualnie zachęcające. I gdzieś tam, w sumie nie wiem, jak do tego doszło, że no, poszliśmy w stronę filmów. Zaczęliśmy się interesować tym tematem tak na początku, na potrzeby social mediów właśnie. No i później w sumie tata Wici zajmował się przez wiele lat fotografią i filmowaniem ślubów. No i gdzieś tam wpadło mu jakieś zlecenie od znajomego i tak dalej, więc razem z bratem Wici pojechali to zrobić. No. No i jakby gdzieś tam ja zacząłem się dołączać do tematu, że możecie zrobić to w taki sposób, tutaj tak. Taki okazało sprzęt i tak dalej. Okazało się później, że Kamil bardzo szybko ich wiedzą wyprzedził o lata świetlne dosłownie, bo on w ogóle, mówię o tobie, masz tendencję do tego, że jak coś go zainteresuje, to po prostu cały w to wchodzi i bardzo szybko no, pochłonął cię ten temat, nie? I to tak szło w sumie przez dłuższy czas w parze. Dokładnie. I no i stwierdziliśmy, że spróbujemy właśnie w tą branżę ślubną sobie wskoczyć, coś tam zaczęliśmy robić. Zdarzyło się też tak, że mam takiego znajomego, z którym mogłem trochę po tych ślubach pojeździć, złapać doświadczenia, więc no zaczęliśmy po prostu wchodzić w branżę, szybko zobaczyliśmy, że możemy zrobić bardzo fajne rzeczy dla ludzi, no i to też tworzyliśmy właśnie sobie przez kilka lat. Właśnie w tym roku jeszcze mamy sezon ślubny i w przyszłym roku też mamy jeden ślub dosłownie i już nowych umów nie podpisujemy dla wszystkich par, które próbują się do nas dobić, tak. I niestety musimy im odmawiać, bo po prostu jest nas dwójka, a nie jesteśmy w stanie robić wszystkiego, tak. Więc jak to się mówi, z niejednego pieca chleb się jadło i ja też bardzo to lubię, bardzo mi się to podoba, bo też zawsze mam takie z tyłu głowy po prostu, że możemy do tego wrócić, jeżeli poczujemy, że chcemy do tego wrócić, ale równie dobrze, że możemy jeszcze robić 30 innych rzeczy w życiu, więc jakby nie czujemy się mocno związani z danym jakby stanem rzeczy, jak jest w tym momencie, nie? Kurczę, macie w takim razie obszerny background robienia wspólnie biznesu. Tak. A jest trochę taki pogląd, że razem w życiu fajnie, ale w pracy nie do końca, zawodowo kariera każdy sobie osobno, bo biznes, gdzieś tam wspólne jakieś przedsięwzięcia, to jest kolejne pole do potencjalnych kłótni. Zdecydowanie, okej. Okay. Tak. Czego was nauczyło robienie rzeczy biznesowo razem? Czego byś na przykład nie powtórzyli? Kurczę, to jest... Kiedyś nagraliśmy nawet o tym całego TikToka właśnie, czy to popracowanie razem, czy to jest fajna rzecz, czy nie fajna. Co ciekawe, dużo się tam w komentarzach par odezwało właśnie na takiej zasadzie, że my też pracujemy razem i jest fajnie. I co tam mniej więcej mówiliśmy? Najważniejsza rzecz jest taka, że trzeba się tego nauczyć i trzeba też mieć takie początkowe założenia i od razu trzeba ogarnąć, czy to jest dla nas, czy to nie jest dla nas. W naszym przypadku, od kiedy jesteśmy razem, czyli tak naprawdę ponad 7 lat, my spędzamy ze sobą praktycznie 24 godziny na dobę, jakby żyjemy totalnie wspólnie. Jesteście jednym ciałem astralnym. Tak, dokładnie. Tak, dokładnie. Więc ta praca razem też była przedłużeniem tego i ogarnęliśmy, że jesteśmy w stanie to robić bez większego problemu i że super się uzupełniamy, bo są rzeczy takie, w których Wicia jest o wiele lepsze, są takie, w których ja jestem lepszy, a są takie, w których po prostu jestem beznadziejny i Wicia to potrafi robić bardzo dobrze, jakieś tam kreatywne tematy, bardziej artystyczne i tak dalej. No ale trzeba sobie to właśnie też poukładać i ogarnąć. Najważniejsze jest oddzielenie pracy od relacji. Czyli na zasadzie, jeżeli ja coś spartoliłem i są jakieś konsekwencje tego, możemy się pokłócić, ale w pracy. Do domu wracacie... Dokładnie, mimo tego, że jakby ta praca jest w domu, bo mamy biuro w domu i mamy kompy w domu i pracujemy w domu, to jakby ten mindset, że teraz jesteśmy out poza pracą... Przestawić się trzeba. Dokładnie, robimy coś tak, razem, wychodzimy na spacer, jemy obiad. Pracować, bo zwróć uwagę na to, że na początku było zdecydowanie gorzej. Ja na przykład miałam... Ja ogólnie jestem takim typem, że jak wpadnę w wir pracy, to mogę siedzieć, zapomnę o chodzeniu do toalety, o jedzeniu i tak dalej, nie? Kamil tak nie ma po prostu. On ma... Owszem, też jak skupi się na pracy, to potrafi siedzieć dłużej, ale ma taki bardziej balans w życiu. A ja właśnie nie. I na początku mieliśmy zgrzyty pod tym kątem, że ty na przykład chciałeś gdzieś wyjść, czy coś porobić, a ja byłam taka, nie, nie mogę, ja muszę tutaj i teraz skończyć ten
temat i to było takie frustrujące, więc to też musieliśmy się dogryźć pod tym kątem, nie? Tak, ale cały czas w sumie to jest, że próbujemy znaleźć właśnie jakiś taki złoty, zdrowy środek pomiędzy tym, bo tak naprawdę w tym momencie można powiedzieć, że całe nasze życie jest pracą. Tak. I... Właśnie chciałam o tym powiedzieć, że tak jakby można powiedzieć, że zakończyliście jeden, drugi biznes, tutaj yoga, zdjęcia i wideo, tak wy dalej robicie wszystkie, no wszystkie, większość rzeczy razem i sami powiedzieliście, że spędzacie 24 godziny na 7 wspólnie. Tak, tak. Dla mnie to jest w ogóle niesamowitym zawsze słyszeć o takich parach, jak miałam tutaj Weronika i Patryka, no to oni tak samo mają taki sam tryb życia, że właśnie no wszystko robią tak naprawdę razem, no bo też gdzieś tam wasza aktualna kariera zawodowa w internecie was do tego zmusza, tak bym, tak bym to nazwała. De facto tak, de facto nie ma odwrotu. I w takim razie widzę, że wypracowaliście sobie po prostu gdzieś tam ten tryb działania wspólny, żeby jednak jakoś tak, to rozdzielić, tak, tak. ale wciąż mimo wszystko to robicie to razem. Wow. Jest to trudne i jest to trochę takie ryzyko zawodowe. Bo na przykład Wicia nagrywa podcast i ja słyszę ją w drugim pokoju, jak gada tam przez te 2 godziny czy 2,5 godziny. Przynosi mi materiał, wrzucam sobie go na kompa, montuję go, słucham znowu te 2,5 godziny, które nagrała i w międzyczasie jak montuję i słucham jej na słuchawkach, to jeszcze ona siedzi na biurku obok i do mnie gada, jakie sobie tam promocje wyhaczyła na przykład na Zalando czy gdzieś tam, nie? Więc no czasem mam tak, że mam 3 bikusie naraz, nie? A jeszcze gdzieś tam w międzyczasie na TikToka coś trzeba nagrać, jeszcze zmontować to, więc to jest tak, jest bardzo łatwo, mógłbym po prostu poczuć na przykład taką awersję, nie? Na zasadzie, i czasem mówię, Wici, że teraz do mnie za nie dużo, mów, za nie? Bo... dużo już jest ciebie w moim życiu. Tak. No i jakby Wicia to rozumie, akceptuje i to jest fajne właśnie, żeby, no dzięki temu, że uważam, że nasz związek naprawdę jest bardzo mocny, ma bardzo mocne fundamenty i wiele razem w życiu przeszliśmy, to jakby możemy sobie na to pozwolić, nie? No, my też mamy taki luz na zasadzie, dobra, to ja sobie robię teraz swoje rzeczy. Jakby jesteśmy obok, ale jesteśmy w swoich światach i tak płynnie to przechodzi na zasadzie, okej, teraz potrzebuję tego, teraz potrzebuję tego. Kwestia dotarcia się po prostu. Chociaż my już pierwszy raz pracowaliśmy razem zaraz po maturze, tak naprawdę, i wtedy twoja siostra powiedziała, że nie róbcie tego, bo ja z moim mężem przynajmniej mamy tak, że wracamy z dwóch różnych prac i mamy o czym rozmawiać. I kogo rozpadnie obgadać, się, tak, rozpadnie wam się ten związek. No, nie rozpadł się póki co. Czy wszystko przed nami? Super. Tego jeszcze nie przeżyliśmy. Jesteście już razem 7 lat. Jezus, długo. W sensie, no. Biorąc pod uwagę, że... Jaki jesteście rocznik w ogóle? 9-8. Jesteście rok to do mnie tylko starsi. To długo, to zdecydowanie długo. 7 lat. Zawsze jestem pełna podziwu dla tak długich związków, tak jakby młodym wieku jeszcze wciąż. I... w sumie bym chciała was o to zapytać, bo też słuchałam sobie twoich podcastów i w szczególności tych takich tematów okołorelacyjno-związkowych i też właśnie mówiłaś to, że macie takie mocne fundamenty tej relacji i myślę, że to się widzi, to się słyszy gdzieś w tych waszych materiałach. I tak zastanawiam się, jaki jest według was taki przepis, on nie będzie idealny dla każdego, ale to będzie wasz autorski przepis na długofalowe relacje w tak młodym wieku, no bo my nie jesteśmy może już nastolatkami, no na pewno nie jesteśmy nastolatkami, jesteśmy młodymi, dorosłymi, więc coś tam już o życiu wiemy, ale wciąż jeszcze wiele jest przed nami. I zastanawiam się, czy macie jakieś takie must have składniki tego przepisu. Nawet dzisiaj o tym rozmawialiśmy, nie? I wyszło, że ciekawość po prostu, ciekawość tej drugiej osoby cały czas. Bo jak przestaniemy być po prostu ciekawi tego, co słychać u tej drugiej osoby, niekoniecznie czy to jest pierwszy miesiąc związku, czy trzeci rok, czy dziesiąty, to po prostu z czasem ta osoba nam tak spowszednieje i stanie się w końcu obcą osobą, bo my się tak naprawdę każdego dnia zmieniamy. Wiadomo, że te zmiany nie są dramatyczne, ale one następują po prostu. I jak przestaniemy zwracać na to uwagę, na te takie drobne, codzienne rzeczy, to nagle się obudzimy obok całkowicie innej osoby i nie będziemy wiedzieli o niej nic, bo po prostu tych zmian się nie da uniknąć. Nawet jak cały czas coś ze sobą robimy, to gdzieś tam inne rzeczy mocniej wpływają na mnie i mocniej mnie kształtują, inne rzeczy Kamila, i tak jest w każdym związku. Jeszcze jak właśnie ktoś ma bardziej rozbieżne tryby życia, to już w ogóle ta nieustanna ciekawość, zainteresowanie tą osobą i tworzenie też takiej przestrzeni, nie? Dla siebie nawzajem. Ale dopowiedziałem do tego, że też nie do przesady, żeby nie oczekiwać od drugiej osoby, że będą codziennie, nie wiem, będzie mi sypała sonetami z rękawów i codziennie będzie mi pokazywała nowy gatunek muzyki, codziennie będzie mi się to już od niej uczyć, bo czasem pojawiają się właśnie do nas też takie wiadomości, że
ktoś pisze na przykład, że jest w związku i że pojawiła się nuda i czy u nas też coś takiego jest, nie? I to jest jakby of course, że tak. Musi być nuda, musi być rutyna, musi być codzienne życie. No i żeby w tym codziennym życiu się też po prostu właśnie potrafić jakoś dogadać. A to jak będą się dani ludzie dogadywać, to jest kwestia do dogadania, więc tutaj u mnie mega ważny punkt, komunikacja. Czyli no... Trzeba się umówić na to, jak będziemy żyć sobie to nasze żyćko wspólne, nie? Jaka to będzie relacja. I o ile właśnie w młodym wieku ta komunikacja nie jest taka prosta i też nie musi być tak zobowiązująca, bo wiadomo, że nie wiem, umawiamy się właśnie z koleżanką z klasy czy z kimś tam z Tindera, bo po prostu szukamy jakichś wrażeń czy jakichś przygód i spoko, ale w momencie, w którym myślimy i chcemy jakiegoś poważnego związku, no to już trzeba sobie tą komunikację ogarnąć i tak jakby umówić się na to, co my w naszym związku będziemy robić, jak on będzie wyglądał i tak dalej. Bo jeżeli jest jedna osoba, która chce imprezować, lubi imprezować, lubi się przeprowadzać z miejsca do miejsca, myśli o tym, żeby być może wyjechać za granicę, a druga osoba jest domatorem, lubi sobie oglądać seriale i myśli o tym, żeby się ustatkować na farmie, no to jakby ciężko o dobrą przyszłość dla takiego związku, nie? Więc kwestia komunikacji i tyle. Tak, bardziej, jak miałam na myśli tą ciekawość, to bardziej taką na zasadzie, jak ci dzień minął, jak się czujesz, a nie wiesz, żeby tam zaraz jakieś... A dzisiaj byłam w teatrze na tym, opowiedzieć ci, nie. Właśnie chodzi o takie bardziej codzienne rzeczy, nie? Tak, tylko czasem po prostu może być coś takiego, że ktoś skacze z przysłowiowego kwiatka na kwiatek, bo z jedną osobą już coś tam przeżył, czy przeżyła, robi się trochę nudno, to okej, tam szukam nowej osoby, no bo to będą całkowicie nowe doświadczenia, nie? I faktycznie tak jest, no że będą przez chwilę nowe doświadczenia, nie? Ale tak naprawdę, jeżeli właśnie znowu chcemy takiego już porządnego związku, to trzeba się nauczyć komunikować, no bo tak, no bo nie ma nic złego też w takich związkach przelotnych, szybkich, jeżeli ktoś chce tego, nie? Ale właśnie sporo wiadomości pojawia się takich, że ja bym już chciał, czy chciała mieć taki związek fajny. Taki stabilny, bezpieczny, ułożony. Dokładnie. I ciężko mi znaleźć drugą osobę, nie? Bo jakby nie skrywamy się i co robić i tak dalej. Nie? A jak zaczynaliście być razem, to mieliście w ogóle już takie jakby aspiracje, że ten związek będzie tak długofalowy? Bardziej pytam w takim kontekście, że czy jesteście jakimiś takimi... zwolennikami, to może będzie złe słowo, ale jednak ja tak uważam i dużo osób tak uważa, że w tym młodym właśnie wieku, jak mamy tam te, nie wiem, 18, 20, 22 lata, to jest taki idealny czas, żeby jednak dużo rzeczy próbować i testować, no i to też tyczy się ludzi, to też tyczy się relacji, znajomości, przyjaźni i związków. I zastanawiam się, czy wy, będąc tam w tym młodym wieku, jak zaczynaliście być razem, czy mieliście może jakieś takie, nie wiem, myślenie, że w sumie, kurczę, jakbym już wszedł do związku, weszła do związku, to chciałabym nad tym związkiem pracować tak, żeby to właśnie była taka naprawdę, no, na dłuższą metę relacja. Ja nie wiem, czy w ogóle ludzie pewnie nie planują w ogóle takich rzeczy. No właśnie, ja totalnie nie. To jakoś nie. W ogóle o tym nie myślałam. Po prostu to wyszło naturalnie i płynnie. No nie wiem, czy faktycznie coś takiego się planuje. Może jak jesteśmy już właśnie starsi, nie? Starsi tacy jak my, wiesz, no już nie nastolatki, no to możemy jakby świadomie podjąć tą decyzję, okej, trochę już się w życiu wyszalałem, to może faktycznie czas na coś bardziej stabilnego, ale w takim wieku młodszym to raczej to przychodzi naturalnie, albo wyjdzie, albo nie wyjdzie. Jak nie wyjdzie, to po prostu nie wyszło. Whatever, no i, nie? No, tylko dokładnie. Po prostu pojawiają się w pewnym momencie takie kamienie milowe, czy decyzje, które podejmujemy jako osoba, w sensie nie myśląc w ogóle o związku, tylko po prostu jako jednostka. I no to są właśnie na przykład takie decyzje, jak co będę robić w życiu, czy idę na studia, czy idę do pracy, czy się przeprowadzam do innego miasta, czy właśnie wyjeżdżam za granicę. No i gdzie w tym miejscu jest ta osoba, z którą jestem w związku potencjalnie, nie? Tak, bo szczególnie w takim młodszym wieku, jak stoimy tak naprawdę dopiero przed takim dorosłym życiem, przed tymi wyborami, nie ma sensu poświęcać siebie, jakichś swoich pasji i swoich marzeń, które gdzieś tam sobie wypracowaliśmy, na poczet związku, bo nie wiadomo tak naprawdę, co z tego wyjdzie, nie? Akurat w naszym przypadku było tak, że my mieliśmy dużo wspólnych pasji od początku, bo gdzieś tam chodziliśmy sobie razem na siłownię, jeszcze jak byliśmy w szkole i wiedzieliśmy, że gdzieś tam chcielibyśmy, żeby ten sport w jakiejś formie w naszym życiu był. Więc po prostu ta pasja też nas mocno połączyła, to, że po prostu gdzieś tam się lubiliśmy. Nie tylko sam związek w sobie, bo mi się wydaje, że my po prostu byśmy byli dobrymi wspólnikami, nawet jakbyśmy nie byli w związku. Na pewno. A był jakiś taki kamień milowy, jednostkowy, który was trochę jakoś tak bardziej poróżnił? Czy nie było czegoś takiego kompletnie? Myślę, że pierwsze, co mi przychodzi do głowy, to są właśnie studia, bo ty początkowo planowałaś iść na studia od razu po liceum, a ja od razu wiedziałem... Ale to było na początku trzeciej klasy, to jeszcze wtedy byliśmy na etapie
flirtowania, a nie związku. No tak, ale to był taki pierwszy moment właśnie, że okej, bo ty, być może ty chcesz iść na studia, ja na pewno wiem, że nie pójdę, więc... Że miałeś to z tyłu głowy. Tak, że ty mówiłaś, że może Warszawa, może Kraków, może coś tam, więc było tak, że no po prostu być może tak będzie, że wyjedzie do Warszawy czy do Krakowa i trzeba będzie to zaakceptować. Więc to był na pewno taka rzecz. I później po liceum to, że zdecydowaliśmy, co dalej będziemy z naszym życiem robić, nie? Czyli już faktyczne nie planowanie, tylko podjęcie decyzji. I wtedy właśnie podjęliśmy decyzję, że będziemy, no, że razem będziemy sobie, najpierw pracowaliśmy chwilę razem, a później wyjechaliśmy na 6 miesięcy za granicę razem. I tak, to było na takiej zasadzie, że ja sobie na przykład z mojej perspektywy, że ja sobie zrobię rok przerwy po liceum, ten gapier i zobaczę, i mama mi wtedy powiedziała, jak teraz nie pójdziesz na studia, to już w ogóle nie pójdziesz. No i mamo, miałaś rację, okej. Okay. Powiedziałam ci wtedy, że nie, ale masz rację. Nie mów hop. Ja właśnie mówię cały czas, jak stwierdzę, że coś mnie bardzo interesuje, będę chciała sobie tą dziedzinę pogłębić, będę miała czas, to w każdym wieku można studiować. Tak samo jak w każdym wieku można zrobić prawo jazdy, z tego żywym przykładem. A ty teraz jakoś robisz prawo jazdy? Jak ci idzie? No. Moim zdaniem dobrze, ale wiesz, ja nie jestem obiektywna. A zdaniem Kamila, właśnie chciałam zapytać, czy widziałaś, jak jeździ Wiktoria, czy nie? Nie. Jechałam z tobą przecież w bramę, wjeżdżałam tak, i przerysowałam lusterko. Widzia tak. Stwierdziła, że jestem już po czterech jazdach, więc mogę wjechać tak, przez bramę. I wylądowaliśmy właśnie na bramie. Bo ta brama akurat jest pechową bramą, ona się sama zamyka i to nie jest tak, że ja w nią wjechałam, tylko no tak, wiesz, wszystko wina bramy. Nie, no jasne, oczywiście, oczywiście. No. To trzymamy kciuki w takim razie, czekamy na car vlogi, na podcast z samochodu. To jest pomysł, No. Nie wiem, czy z moimi umiejętnościami podzielności uwagi to by było bezpieczne, ale najwyżej na parkingu, wiesz. Będę tam już ruszać kierownicą? Nie, bo w sumie, nie, musiało być w nocy, bo wtedy nie będzie widać, że powiem, że jadę po polach, nie ma świateł. Zostańmy przy tym, że ja będę twoim szoferem. Okej, dobra. Zaoferował się, Boże, jak wspaniale. Tak, Wicia mówi, jeszcze jak miała te pierwsze jazdy i się czuła tak mega niepewnie, to mówi tak, trudno, nie znam tu dalej, będziesz mnie woził. A co w ogóle, odejdziemy na chwilę od tematów, relacji i tak dalej, ale co cię w ogóle zmotywowało teraz do zrobienia prawa jazdy? Ono jest ci jakoś bardzo potrzebne? Nie, nie jest mi w ogóle potrzebne tak naprawdę, ale stwierdziłam, że będę miała ochotę pojechać z psem sama gdzieś na spacer do lasu i nie będę musiała czekać, aż Kamil się zbierze na przykład, wiesz, żeby tak bardziej się trochę też pod tym względem podzielić. Po prostu, że mam troszkę więcej czasu teraz. To jest ten piękny moment w życiu, w którym nie musisz, a możesz. Tak, i tak. No, tak podejmujesz po prostu decyzję. Pamiętasz, kilka lat temu obserwowaliśmy taką joginkę i ona powiedziała coś takiego, że bycie, no po angielsku to miało sens, ale po polsku się tak nie mówi, że bycie tam po 30 i jak nie masz dzieci, to jest jak bycie po 20, tylko że masz kasę. To jest drażliwy temat, no wiesz, to jest drażliwy coś w tym może być, no. Tak, więc, a my teraz właśnie się trochę tak czujemy jak takie, powiedzmy, studenckie życie, czy coś takiego, tylko że mamy więcej kasy niż jeszcze kilka lat temu. No jasne. Więc właśnie to jest fajne, na zasadzie takiej, że no, czym się możesz stresować przy tym prawie jazdy? Nie zdasz, to sobie podejdziesz tak, jeszcze raz. Tak, mama mnie będzie jojczeć za uchem, że nie zdałam, że się nie nauczyłam, czy coś. No, jakby robię to dla siebie, nie? Dokładnie. Ale pies miał w tym największy udział. Sisi jakby... Ja ogólnie bardzo lubię podróżować. Kamil jest bardziej domatorem, ale gdzieś tam sobie wypracowaliśmy też ten złoty środek. No i tak rozmawialiśmy właśnie, że no nie wsadzimy jej, bo większe psy nie mogą lecieć na pokładzie samolotu, tylko jakby w tym luku bagażowym, czy tam w specjalnej jakiejś strefie stwierdziliśmy, że nie ma opcji, nie wsadzimy jej tam, więc musimy gdzieś tak, żeby dojechać autem. No to już będą raczej dłuższe trasy, więc powiedziałam, to dobra, no nie będę go tak męczyć, wiesz, to jest też kolejny argument za tym, żeby też to... Ile ona dla ciebie robi, Jezus, nie no. Ma jakiejś szczęścia. To kochani, no. Musieliśmy aż mieć pieska, żebyś się podjęła tej trudnej decyzji. Ty chciałeś dużą rasę, to jest twoja wina. Teraz muszę robić przez siebie prawo jazdy. A to ja tak zagaję temat pieska, bo wy tego nie widzicie, ale mamy tutaj jeszcze czwartego gościa w studiu, który tam chyba... śpi. Odpoczywa, padła, no. Tak. To jest zimowy sen. Powiedzcie mi, kurczę, bo w ogóle wzięcie zwierzęcia to jest bardzo duża odpowiedzialność i zakładam, że zapewne dla waszej relacji to był taki spory kamień milowy, gdzieś tam jakiś taki kolejny etap. Skąd w ogóle pojawił się taki pomysł, że chcecie przejść na ten kolejny etap? Ja całe życie marzyłam o piesku, ale zawsze tak myślałam o tym, że to będzie jakiś mały piesek. Natomiast właśnie Kamil miał, no właśnie, miał już psy w swoim życiu, bo miał w rodzinnym domu do czynienia z psami, co prawda z kundelkami, ale gdzieś tam już to doświadczenie miał i wiedział, z czym to się je, że to jest naprawdę bardzo duży obowiązek. Jeszcze właśnie w przypadku kundelków, które gdzieś tam też mają jakieś swoje przejścia, to już w ogóle no naprawdę dużo uwagi i dużo energii
miłości tym pieskom trzeba dać, więc jakby uczulał mnie na to, ale ja strasznie chciałam, zawsze o tym gdzieś tam marzyłam. To jest jakaś irracjonalna potrzeba, bo człowiek miał wygodne życie i sobie zniszczył po prostu tą decyzją, ale no gdzieś tam Kamil stwierdził, że dobra, jak dotrę do tej decyzji, że okej, będę w stanie, będę na tyle dojrzały emocjonalnie, że będę w stanie się poświęcić dla tego psa, szczególnie na początku, jak, no to jest taki dzidziuś tak naprawdę, jasne, nie? Przez długi czas. To okej, to się zdecydujemy na tego pieska, no i tak w sumie też naturalnie to wyszło. Jakoś, no Kamil twierdzi, że trochę go zmusiłam, ale ja mówiłam, z czym to się, bo później jakby ja się bardziej zaczęłam interesować tematem i mówiłam mu, że to będzie tak jak z dziusiem, będziemy wstawać w nocy, ty lubisz sobie pospać. On mówi, dobra, okej, no już niech będzie. I tak w sumie czekaliśmy też dużo miesięcy na to, nie? No bardzo długo, długo czekaliśmy. I to ja właśnie byłem przekonany, że to będzie porzucenie wszystkiego, czego kocham. Czyli wygody, czyli komfortu, czyli tego, że robię co chcę w życiu właśnie na zasadzie, że nie mam, wiesz, nie muszę po prostu się przejmować jakby czyimś życiem, nie? No i z pieskiem się to zmieniło, a mój największy lęk, jeżeli chodzi o pieska, był taki, że po prostu, że będziemy dla niego niewystarczający, bo po prostu jest to bardzo trudne mieć jakąś żywą istotę na swoim sumieniu. No i teraz są właśnie takie trudne sytuacje, kiedy już naprawdę puszczają mi nerwy i muszę wziąć 8 głębokich oddechów, tak jak na jodze się uczyliśmy. 8 oddechów kompletnych, albo jeszcze jakichś innych, po prostu pranajamy 4 zrobić, bo po prostu myślę, że mnie rozsali za chwilę i wiesz, i żeby się zahamować i nie nadreagować, bo wiem, żebym skrzywdził tego biednego pieska, który jest niewinny całkowicie i po prostu chce zjeść tego liścia. Ona nie wie, że ona dostanie biegunkę, jak zje tego liścia. Ona nie wie, że ona może potencjalnie umrzeć, jak zje tego ślimaka. Ale jest tylko małą, biedną, niewinną istotką i musimy po prostu się uczyć tego, żeby właśnie jej nie zrobić niechcący krzywdy. I to była moja taka największa obawa. Czy na pewno sobie z tym poradzimy, czy ja osobiście sobie sam z tym poradzę i czy będę gotowy właśnie robić rzeczy, których wcześniej w życiu nie byłbym gotowy robić. Czyli właśnie, czy to wychodzenie na siku, czy to, że mam ochotę sobie pograć na kompie, bo przez ileś tam godzin grałem, a muszę z Sisi wyjść i iść na spacer, więc jakby porzucam swój komfort dla innej istotki. Ale w ostatecznym rozrachunku jest to super życiowa lekcja. Sisi bardzo kocham i jakby nie żałuję kompletnie tej decyzji, ale jest to naprawdę taka porządna przeprawa, jeżeli się do tego przyłoży. Tak. No, ja myślałam, że byłam przygotowana na to, bo właśnie gdzieś tam jakieś książki sobie czytam, czy obserwowałam jakieś tam psiarzy, czy behawiorystów i tak, no wiedziałam, że to będzie duże wyzwanie, ale jak już doszło do tego i doszło do tych kryzysowych sytuacji, to no, były takie momenty, że stwierdziłam, to była zła decyzja. Naprawdę, no miałam coś takiego, tak, że po prostu, no, że nie damy sobie rady, nie? Że tyle jest jakichś tam różnych takich rzeczy, o których nikt nie mówił, nie takich pięknych, kolorowych, że super szczeniaczek, tylko właśnie takich kryzysów, że coś tam się dzieje i nie wiesz, co zrobić, jak pomóc, bo ona ci nie powie po prostu, że coś jej się dzieje, ale już teraz jest coraz lepiej. No, też tak długo się umawialiśmy ze względu też właśnie na nią i no, ubzdurała sobie, że wszystkie światła na świecie są jej największymi wrogami. Każda latarnia jest straszna i niebezpieczna i to się wiąże z dużym problemem, bo wszędzie są latarnie i wszędzie są światła na suficie, tak, więc było trochę przepraw. A czy posiadanie czworonoga nauczyło was czegoś o sobie nawzajem? Czy nie wiem, czy o Kamilu czegoś mnie nauczyło, bo jakby wiedziałam, że on będzie bardzo opiekuńczy i że się totalnie w to zaangażuje i ja zejdę na drugi plan na jakiś czas, dopóki sobie nie dotrze gdzieś tam się z Sisi, ale na pewno nauczyłam się o sobie, ale miałam już podejrzenia, że jestem psychopatką i że drzemie we mnie potwór jest, ci uświadomi, wow. Tak, że to faktycznie we mnie jest i że muszę nad tym pracować. Nie, naprawdę, wiesz, czasami to, o czym Kamil powiedział, że jest coś takiego głupiego i irracjonalnego, na przykład leci samolot i ona rzuca wszystko i chce uciekać. To jest duży pies, nawet jak jest mały, ona potrafi tak pociągnąć. I wiesz, ja ją proszę, próbuję jakoś smaczkami zachęcić coś tam. Nie, ona będzie uciekała po prostu, zaplącze się w jakieś krzaki czy coś i te nerwy ci, wiesz, w pewnym momencie puszczają. Albo nie wiem, ucieknie ci, bo zobaczy kota i ty stoisz po prostu na tym deszczu i marzniesz. I odpalają się właśnie takie instynkty i takie zachowania, których nie chcesz w sobie mieć, wiesz, że na przykład chcesz krzyknąć, czy nie wiem, zrobić coś takiego, wyżyć się po prostu na niej, gdzie dla niej to jest wszystko nowe, ona tego w ogóle nie czai, nie rozumie, to jest naprawdę duża taka lekcja samokontroli i no nie spodziewałam się, że tak dużo tych emocji jest i że tak one, wiesz, skaczą po prostu. Tak, więc ja też niczego nowego się nie nauczyłem o Wici, ale, ale to też zauważam i też właśnie no na przykład mówię Wici, że mogę opisywać jej, co obserwuję,
No i mówię jej na przykład, słuchaj, jak idziesz sobie tutaj z tą smyczą, to jakby zwracaj bardziej na nią uwagę. Ja wiem, że ty byś chciała iść i oglądać sobie niebo, tak jak robiłaś do tej pory, ale teraz tam na końcu tej smyczy, wiesz, jest istotka, musisz patrzeć, czy ona tego ślimaka nie zjada. I Wicia się jakby denerwuje o to, że ja zwracam jej taką na to uwagę. Ja wiem, że Wicia taka była, że właśnie chciała sobie, że marzyła o tym piesku, chcesz, żeby on taki był. Chcesz ładnie określić słowo roztrzepana. Tak, no dokładnie, że jesteś roztrzepana. No a teraz jestem jakby w stanie ci pokazać to na żywym przykładzie, nie? Dziękuję. W sensie, że pokazuję ci w danym momencie sytuację, w której to się dzieje, nie? Okay. I też w drugą stronę na pewno właśnie Wicia mi uświadamia, jak ten komfort, którego tak bardzo pożądam i spokój, no że jednak trzeba z niego wychodzić trochę, nie? Żeby iść do przodu w życiu, a nie żeby po prostu zastać się w miejscu, nie? Myślę, że ta część podcastu jest idealna dla wszystkich par, które zastanawiają się nad potencjalnym zwierzakiem. Posłuchajcie Kamila, Wiktorii, zastanówcie się 3 razy, weźcie 8 głębokich wdechów i wydechów. Dokładnie. I wtedy możecie podejmować decyzję. Dobra, to ja wrócę do tematu relacji tych takich młodych, dorosłych. Bo ja wiem, Ewika, że ty gdzieś tam często w podcastach, które tworzysz, robisz taki format Q&A, bo on jest bardzo taki komfortowy, przyjemny, wygodny i też gdzieś tam jest taka, powiedzmy, prawie że bezpośrednia relacja i więź z twoimi odbiorcami. I często też widziałam, że u ciebie pojawiają się właśnie takie pytania dotyczące relacji, no takich młodych osób. Tak. I zastanawiam się, to pytanie tutaj kieruję do waszej dwójki. Jakie są według was jakieś takie największe problemy, z którymi mierzymy się my, młodzi dorośli, i dotyczą one właśnie tworzenia, budowania relacji? Macie znajomych we wieku swoim, w wieku moim, rok młodsza, także pewnie właśnie macie jakiś pogląd na to. De facto my nie mamy wielu znajomych, to jest taki pierwszy fun fact do nas, bo jakby to, co robimy, właśnie ta nasza ścieżka, którą podążaliśmy w życiu, spowodowała, że po prostu naturalnie zbyt wieloma ludźmi się nie otaczaliśmy, bo jakby nie pracowaliśmy, znaczy pracowaliśmy przez jakiś czas tam, powiedzmy tak, etatowo, ale to się szybko skończyło. Ale też z dużo starszymi osobami. I dużo właśnie ze starszymi osobami, dokładnie. Więc ja powiem szczerze, że są to dla mnie trochę takie obce problemy, których ja nie do końca je rozumiem i nie do końca jakby ogarniam, o co w nich chodzi. Jestem jak ten taki trochę boomer, który, no ale w czym masz problem? No jakby po prostu... O co? Jaki ostry. Ty masz problem z tym chłopakiem? Po prostu porozmawiaj z nim, uzgodnijcie to, nie? Tak, on jest bezlitosny, naprawdę. Więc tak, no, w ogóle słuchałem właśnie twojej rozmowy z Marysią i z jej chłopakiem, z Kubą. I wiem, że odpowiadaj ci też na takie podobne pytanie, nie? No, tak, bo my tam właśnie tak stricte rozmawialiśmy o pokoleniu Z, którym wy też jesteście, prawda? Ale tak. No jednak wy jesteście też w takiej długiej relacji, więc macie... zapewne trochę inny pogląd na to niż osoby, które są w relacjach krótszych albo które w ogóle nie są w relacjach, które też, powiedzmy, obracają się w tym takim gronie bardzo jeszcze, no, że takich właśnie młodych, dorosłych, którzy nie do końca w sumie jeszcze wiedzą, co chcą od życia, ale w takim razie rozumiem, że nie ma odpowiedzi na moje pytanie. Ja mogę się wypowiedzieć właśnie bazując na tym, co gdzieś tam obserwuję i na wiadomościach głównie od dziewczyn, chociaż od chłopaków też się tam głosy pojawiają, wiadomo, mniejszość. Myślę, że takim problemem dzisiejszych związków i wchodzenia i utrzymywania tej relacji jest to, że jedna strona rozwija się dużo mocniej, dużo bardziej. Częściej to jest dziewczyna, z tego, co obserwuję. Mówię tutaj jakby tylko i wyłącznie o swoich obserwacjach, a mężczyźni przeżywają trochę w naszym wieku taki kryzys męskości, na zasadzie, że cofniemy się jeszcze te kilka lat wstecz, kobiety były, nawet patrząc na nasze mamy, moja mama jest dość młoda, bardzo szybko urodziła mnie, a później mojego brata, i patrząc nawet na ich małżeństwo, gdzie moja mama jest taką babeczką, że ja bym powiedziała, że kobieta rakieta, dużo działa, robi i tak dalej, to jest to bardzo tradycyjny związek mimo wszystko. Tam jest taki, można powiedzieć, konserwatywny podział ról, są męskie role, są damskie role i wiadomo, część się przenika, ale jednak to widać. A nasze pokolenie, nasi rówieśnicy już jakby nie ma tego. To się bardzo mocno zatarło i jest dużo chłopaków w naszym wieku, u których widzę i też właśnie czytając wiadomości od dziewczyn, gdzieś tam słyszę, dostrzegam, że po prostu nie odnajdują się już w tym. Nie odnajdują się w związku z dziewczyną, która ma pasję, chodzi na siłownię, czy tam na jakąś jogę, działa, a on jakby nie jest w stanie za tym nadążyć, bo jakby mężczyźni są trochę przyzwyczajeni przez patriarchat do tego, że po prostu jak są mężczyznami, to już są lepsi. Po prostu, no, spójrzmy prawdzie w oczy.
I to ich trochę zwalniało z obowiązku dbania o siebie, wiesz, teraz coraz więcej jest na przykład tematów pielęgnacyjnych dla mężczyzn, jakichś takich, wiesz, tak, modowych i tak dalej, i moim zdaniem to jest super i dużo, wielu facetów jest mega zadowolonych, że w końcu mogą, wiesz, bez jakiegoś ryzyka, że ktoś się na nich będzie krzywo patrzył, też eksplorować po prostu tą część życia, a kiedyś to było właśnie na takiej zasadzie, no mój tato nie ma, nie wiem, czy on ma grzebień, nie? No to jakbyś zaśmiałeś się, bo to jest prawda. Dokładnie. I część osób, które było wychowywanych przez takich rodziców, po prostu nie jest w stanie, wiesz, za tym nadążyć. A zauważam, że teraz dziewczyny są zdecydowanie bardziej, z całym szacunkiem do chłopaków, którzy też są odważni, ale dziewczyny są bardziej odważne i zaczynamy w końcu chwytać to życie tak w pełni, tak jak na to zasługuję, bez tych nierówności płciowych, na co nasze mamy nie zawsze się po prostu decydowały, bo gdzieś tam stała ta babcia i ciocia i nie wypada i tak stopowały, wiesz. Moja mama zawsze słyszała od gdzieś tam starszych osób w rodzinie, że musi się cieszyć, bo jej mąż nie bije i nie jest alkoholikiem. To jest super mąż, wiesz, o co chodzi. I teraz jak wymaga się od faceta, żeby skoro dziewczyna o siebie dba, ma pielęgnację, chodzi właśnie na jakieś sportowe zajęcia, to żeby on też to robił, żeby od niej nie odstawał, to on jest już taki, no kurczę, nie, no nie ma siły, bo on musi sobie fifkę zagrać. Nie, z całym szacunkiem do panów, bo wiem, że są tacy, którzy super sobie radzą w dzisiejszym świecie, ale no gdzieś tam ten temat się pojawia. A jak on dałabyś w takim razie radę dziewczynom, tym młodym, które właśnie też mają taki pogląd? I one wiedzą, że tak jest, że one właśnie chcą się rozwijać, one tutaj mają pasję, nie wiem, ta siłownia, tenis, tu pójdą na tańce, malują sobie obrazy przy winie, nie wiem, wszystko, co tam sobie wymyślicie. I z jednej strony myślą sobie, kurczę, ja wiem, że ja gdzieś tam jednak wewnętrznie jestem gotowa na związek, w sensie chciałabym wejść w relację i tworzyć ją długofalowo, ale no co kandydat się jakiś nawinie, to on nie jest w stanie mi dorównać, bo chyba tak mogę to nazwać. Ja uważam, że nie warto poświęcać siebie i swoich standardów tylko po to, żeby być w związku, bo życie może być, znaczy no to może zabrzmieć nieautentycznie z perspektywy osoby, która od praktycznie dłuższego czasu jest ciągle w tym związku, ale gdzieś tam my, w naszej relacji jest tak, że my oboje się rozwijamy po prostu, co robimy sobie tam swoje rzeczy i jest też przestrzeń właśnie na to, żeby być po prostu sobą, jakby dużo osób może myśleć, nawet nam sugerują, że mówimy tak samo i że jesteśmy właśnie jedną osobą w dwóch ciałach, my też się tak śmiejemy, ale jesteśmy bardzo różni od siebie, też mamy swoje własne jakieś tam zajęcia, zainteresowania, więc uważam, że można żyć naprawdę fajne, szczęśliwe życie, nie będąc po prostu w relacji. I nie warto na siłę być w relacji tylko po to, żeby w niej być. Wiadomo, że jako ludzie mamy potrzeby bliskości, czułości i tak dalej. Od tego też są pieski. Albo kotki. No, ale też na pewno rozmowa. I jak już wiemy, że jesteśmy właśnie otwarci na taki związek długoterminowy, że chcemy tą relację faktycznie zbudować, a co kandydat to tak nie do końca nam dorównuje, można wyjść z takim dialogiem po prostu na zasadzie, że ja robię takie rzeczy, takie mam cele w życiu. Wiadomo, nie od razu oskarżycielsko na zasadzie, ja jestem taka i taka, ty jesteś tam niechlujny w pleja i w ogóle ham, więc weźcie za siebie albo nic z tego nie będzie. Nie, na zasadzie po prostu takiej inspiracji. Ja uważam, że to najlepiej działa, bo Kamil też na przykład był na początku, on od zawsze w ogóle był bardzo, lubił dbać o siebie i tak dalej, ale dużo rzeczy tak naprawdę wyszło ode mnie, nie? Na zasadzie, o tu masz takiego SPF-ika i jak będziesz go stosował, to coś tam, nie? I on taki był na początku, no nie, a później zobaczył, że coś tam u mnie działa i stwierdził, że też spróbuje, bo też trzeba popatrzeć na to z drugiej strony, nie tylko na zasadzie, że my jesteśmy teraz super power kobiety, super dziewczyny, rakiety, ale też na to, że no dla facetów też to jest trudne, nie? To co się dzieje, ta zmiana i tak dalej, to nadążenie, to poradzenie sobie później ze spojrzeniami w rodzinie, nawet jak robisz coś, wiesz, inaczej. Wiadomo, że też w większych miastach, Warszawa, Kraków czy Wrocław, też inaczej to wygląda, niż wygląda chociażby nawet w Rzeszowie, który też teoretycznie no nie jest jakimś zabitym dechami, ale to społeczeństwo jest trochę bardziej konserwatywne i te wartości też są inne, więc też na pewno wymaga to od nich odwagi. Zgadzam się. No tak, to co często powtarzasz, czyli żeby ta desperacja nie była taka mocna, bo po prostu przez desperację faktycznie możemy przyciągnąć do siebie niewłaściwe osoby. Mhm. Na pewno też człowiek musi się uczyć trochę samotności właśnie po to, żeby poczekać może nie pasywnie na tą osobę, która będzie w końcu tą odpowiednią, no i żeby w międzyczasie właśnie nie nadziać się po prostu na nieodpowiednią osobę. Tak jak na przykład z naszym pieskiem. Jest coś takiego jak trening samotności, czyli uczenie tego stworzonka, że bycie samemu też jest w porządku, że świat się nie wali, jak się jest samemu. No i to też jest jakby część życia. No i też właśnie przemyślenie sobie tak personalnie, czego ja będę oczekiwać od drugiej osoby w związku, bo jakby można zrobić szczęśliwy związek, w którym jesteśmy ze sobą razem, nie wiem, raz na jakiś czas, na przykład kilka dni w tygodniu tylko, albo raz w tygodniu, a poza tym żyjemy sobie całkowicie osobne żyćka, jeżeli obu osobom to odpowiada, jak najbardziej, jakby związek, ja zawsze właśnie to powtarzam, że
wasze zasady związku są wasze i niech ktoś wam nie mówi, jak powinien wyglądać związek idealny. Wy sobie sami stwórzcie taki wzór, nie? Więc jeżeli ktoś się na to zgadza i mu to odpowiada, to w porządku, ale jeżeli jest dziewczyna właśnie, czy chłopak, chociaż faktycznie, tak jak Wicia mówi, też ja też to obserwuję, po właśnie obserwując gdzieś tam ludzi, że dziewczyny trochę bardziej idą w ten samorozwój szeroko rozumiany, a faceci trochę się nie tyle zatrzymają, co po prostu aktualna sytuacja na świecie i w kulturze im nie sprzyja po prostu, naturalnie. Jeżeli taka dziewczyna chce, właśnie oczekuje takiego życia, że będziemy robić fajne rzeczy, będziemy iść sobie do kawiarni, siedzieć tam, rozmawiać o poezji czy coś w tym stylu, a chłopaka interesuje, żeby pograć w LOLa i kto jaki wrzucił nowy filmik na YouTubie, no to, że w pewnym momencie może faktycznie, mogą faktycznie dojść do tego, że coś jest tutaj nie tak, nie? Więc, no kwestia komunikacji, no i tak, takiego jasne zrozumienia nie tylko pomiędzy sobą, dogadania się, ale też samego siebie, czego ja będę oczekiwać od tego. Tak, bo tak związku naprawdę też dla kogoś może to być okej. Taka relacja też może być okej. Nie każdy potrzebuje, żeby ten partner szedł z nim w parze i za nim nadążał, bo ludzie są przeróżni. To właśnie dobrze powiedziałeś, że twoje zasady, to na czym ci zależy, jest po prostu twoje i nie ma jednego wzorca, że tak musi być, wtedy jest super. No tak, mamy te różne oczekiwania, mamy różne standardy i one mogą się rozjechać, jeśli ktoś ma inne oczekiwania niż my, ale może być też tak, że będziemy razem, ale trochę osobno i w sumie nie będzie w tym nic złego, jeśli obu stronom się to gdzieś tam podoba po prostu i pasuje. Mm-hmm. Czasem się tak zdarza, że mamy takie poczucie, czy ja nie mam przypadkiem za jakichś wysokich wymagań, bo nikt nie jest w stanie temu dorównać, ale też, co ty powiedziałeś przed chwilą, żeby tak właśnie zastanowić się nad tym, jakie my mamy te oczekiwania. I ja zawsze wychodzę z takiego założenia, że jeśli ja jestem w stanie dużo zaoferować, to wiele mogę też oczekiwać od drugiego człowieka, zdecydowanie, prawda? Zdecydowanie, tak, tak. No ja uważam, że obniżenie standardów w tym przypadku to jest bardzo zła strategia, nie? Że faktycznie, no być może ktoś jest, nie wiem, jakimś narcyzem i ma poważne problemy jakby ze swoją osobowością. Może też być taki scenariusz i tutaj po prostu wchodzi w grę to, że trzeba się samym sobą zainteresować. Być może sobie to przepracować, samemu się zastanowić albo pójść nawet do specjalisty, żeby się zastanowić, czy na pewno, jeżeli po wielu, wielu latach, po wielu próbach ciągle jest tak, że nie, nikt mnie nie zadowala. Nie ma takiego człowieka na ziemi, który będzie super, będę jak Gandalf, czyli jak to Gandalf powiedział, idę porozmawiać z najmądrzejszą osobą, z którą zawsze mogę porozmawiać, czyli ze sobą. Więc jeżeli tak masz, no to może trzeba się troszeczkę nad sobą zastanowić. Ale myślę, że w większości przypadków obniżanie standardów to po prostu jest nie, błąd. Nie, to powinno być tak jak w negocjacjach. Najpierw wychodzisz z dużo wyższą stawką, żeby później ustalić taką, którą chciałaś na początku. Nie, która ci odpowiada, a ktoś tak idealna. Oczywiście myślisz, że poszłaś mu na rękę. I też nie narzucać tej drugiej osobie wizji, jaką my sobie o drugiej osobie stworzyliśmy, bo to też uważam, że jest duża pułapka właśnie, że wyobrażamy sobie, że ktoś jest jakiś tam, po czym na przebiegu życia... A skąd się biorą takie wyobrażenia w ogóle? Czy to jest na przykład też trochę z popkultury? Że jesteśmy wychowywani, filmy, muzyka. Stąd się biorą te wyobrażenia. Mnie to zawsze zastanawia, bo jednak no, tworzą nam się te wyobrażenia w głowie. No nie ma co ukrywać, że w szczególności jak kogoś poznajemy, no to jest dużo takich przypadków, że tak naprawdę gdzieś tam jesteśmy zauroczeni niekoniecznie tą osobą, a bardziej takim wizją, obrazem, właśnie wizją tej osoby. Nawet był taki trend na TikToku, że twój crush z dzieciństwa i później twój obecny partner. I tam na przykład był jakiś książ, z jakiejś bajki, tam z Kopciuszka i faktycznie ta osoba była podobna do tego bohatera, to może być taka pułapka na zasadzie, że nawet ktoś wizualnie nam może, wiesz, przypominać jakiegoś aktora, czy tam twórcę, piosenkarza i od razu sobie dopisujemy jego cechy. No, ale tutaj wchodzi jakby w grę uważność i to, żeby zwracać jednak uwagę, ogólnie nawet nie tylko w przypadku związków, ale przyjaźni, czy jakichkolwiek relacji na tą drugą osobę, a nie być takim mocno egoistycznym i oceniać świat tylko i wyłącznie przez swój własny pryzmat. To wymaga ciągłej pracy. Ja widzę to po sobie, bo mam bardzo dużą tendencję, po prostu, nie wiem, czy z wychowania to wyniosłam, czy skąd, czy taką po prostu cechę, że mam tendencję do szufladkowania i do oceniania ludzi. I po prostu od lat pracuję nad tym i jakby dzieje się to coraz mniej i za każdym razem, jak się to pojawia, to zapala mi się lampka w głowie, że a to dobrze, że już ci się zapala, prawda? Tak, że masz tak, tego świadomość. Tak, właśnie, bo ja nie lubiłam tej cechy. Najlepsze było to, że to robiłam, mimo tego, że od zawsze tego nie lubiłam, wiesz. I to też się przekłada później na związki i też mieliśmy ten problem w związku, że Kamil często mi mówił, że no dobra, ale takie rzeczy się dzieją w filmach, bo ja tam oczekiwałam jakichś cudów, nie wiadomo czego. I jak sobie faktycznie zastanowiłam się nad tym, to dochodziłam do wniosku, że
faktycznie mi na tym nie zależy, bo gdzieś tam w filmach, w muzyce te związki są pełne emocji, tam cały czas coś się dzieje. I faktycznie, nie wiem, czy z rozwojem osobistym, czy z kwestią lat, po prostu doszłam do czegoś takiego, że właśnie, no nie, to nie jest do końca coś, na czym mi zależy, że lubię właśnie to bezpieczeństwo, ten luz, to, że Kamil na przykład nie udaje nikogo, że nie, nie wiem, nie próbuje być na siłę jakiś, nie wiem, szarmancki, w nienaturalny sposób, wiesz, no to akurat takie przykłady nasze, ale każdy może sobie pod to podstawić, co tam akurat pasuje. Ale to właśnie, chcę zapytać, skąd się to bierze i moim zdaniem właśnie z tego, że ludzie za mało się skupiają na sobie i na tym, żeby właśnie ogarnąć sobie, kim są, to są takie duże słowa, ale moim zdaniem jest naprawdę bardzo dużych osób, które jak się obserwuje tak z perspektywy osoby trzeciej, no widać, że nie są tym, za kogo oni sami siebie mają, czy udają, kim są. Moja ulubiona kasta ludzi w tym momencie w Polsce... Jadę ostro teraz. To są rap gangsterzy. Wszyscy teraz są raperami i gangsterami i mają wielkie cojones i spluwę za pazuchą. Nie zostawiasz suchej nitki w tym momencie. Nie, no to oczywiście wiadomo, to, że... Mi się podoba, w jakim kierunku poszedł ten odcinek, naprawdę. Ale mów dalej. I wiesz, i jakby, no masz takiego chłopaka, który się właśnie nasłuchał tego rapu i jakim to nie jest gangsterem i tak dalej. I to wszystko. I on później tak chodzi po ulicy i wiesz, i dziewczyna może zobaczyć takiego chłopaka, bo myśli sobie, że jaki on właśnie twardy i tak dalej. No oczywiście to lecę teraz stereotypowo, ale jak gdzieś tam ta wizja właśnie w głowie powstaje, po czym się okazuje, że jak spędza się ze sobą trochę czasu, to może to jest taki misie. Tak, lubi się poprzytulać. Nie, w sumie to jeździ do babci i to akurat idzie w dobrą stronę, nie? Tutaj teraz mówimy o takiej wersji, gdzie idzie to w dobrą stronę, ale może to pójść w całkowicie drugą stronę, albo no inny scenariusz, niekoniecznie gangsta mafioza, ale właśnie elegancik, który pracuje gdzieś tam, czy jest przedsiębiorcą, czy pracuje w biurze, jest kulturalny i tak dalej, ładnie ułożony, ale później się okazuje w relacji, że coś jest nie tak, na przykład, że w domu ma bajzel, nie? Kamil jest wielkim wrogiem bajzel w ogóle. I uważam, że jest to dobry powód do tego, żeby na przykład związek nie wchodzić, że idziesz do kogoś i widzisz, że jest bałagan, nie? Bo prozaiczna powodować duże problemy, nie? Fun fact, Kamil kiedyś nie pozwalał mi trzymać torebki na krześle, kazał ją chować do szafki, bo zaburzało tego wizjestycznego pokoju. Tak, więc ja musiałam pójść na kompromis, chociaż były kłótnie. Były kłótnie o torebkę, że siedzi. Kurczę, ale ja się nie dziwię, jeśli ja miałabym, nie wiem, przychodzić do tego chłopaka, do jego mieszkania za każdym razem i widzieć po prostu, że leżą wszystkie skarpetki, po prostu jakieś pudełka po pizzy wszędzie, mi się wydaje, że ja po tygodniu ja bym się po prostu rzuciła z Mostu Świętokrzyskiego w Warszawie. No, ja bym nie wytrzymała psychicznie, no. Dokładnie. I jeszcze ja bym miała w ogóle takie poczucie, że ja muszę to posprzątać, że ja nie mogę być w takiej jakby brudnej przestrzeni, bo po prostu nie lubię i źle się tam czuję. Ja bym jeszcze musiała sprzątaczkę tam robić. Jaki toksik się zaczyna robić związek w ogóle, nie? Że ja przychodzę do chłopaka i mu sprzątam, nie? Albo ja przychodzę do chłopaka i stoję na nim, ale jak chcesz, żebym tu przyszła... to posprzątaj. Ty nie jesteś jego mamą, żeby go uczyć, wiesz, wychowania na zasadzie, że jak kogoś zapraszasz, to pasuje, żeby było ogarnięte, nie? Więc to są właśnie takie rzeczy, które niby są nieważne, a jednak naprawdę mają gigantyczne znaczenie i trzeba sobie je ogarnąć. No tutaj ja pamiętam z lekcji WDŻ-tu czy czegoś takiego w gimnazjum i to jest jedyna rzecz, jaką zapamiętałem z tej lekcji, jak pani, która to prowadziła, ona była panią od historii, ale była naprawdę bardzo spoko, doradzała dziewczynom, że słuchajcie dziewczyny, nie oczekujcie od chłopaka, że on się dla was zmieni. I ja uważam, że to jest w dużym skrócie, ale bardzo dobry tip. Nie oczekujcie od kogoś, że się dla was zmieni. Zmieni się ta osoba dla siebie, bo będzie chciała z wami być i będzie chciała dalej iść tą relację, ale specjalnie dla was to się na pewno nie zmieni. Albo na krótko. A jak to zrobi, to właśnie na krótko i nie będzie z tego nic dobrego, nie? Więc jeżeli ktoś nie sprząta i nie ma zamiaru tego zmienić, a tobie to bardzo przeszkadza, well. To nie tam są drzwi. No ale właśnie to nie musi być sprzątanie, też trzeba mieć z tyłu głowy to, że tak samo jak my zachowujemy się inaczej, jak wychodzimy poza swoje tam cztery ściany, tak samo każdy z nas, bo po prostu gdzieś tam jakieś społeczne nakazy, reguły obowiązujące poza domem, to dotyczy każdego z nas i wiadomo, są osoby, które, u których ta różnica jest skrajna, ale musimy mieć to na uwadze, że po prostu jak później gdzieś tam, nie wiem, czy zamieszkamy ze sobą, czy gdzieś pojedziemy na wakacje razem i będzie taka przestrzeń na to, żeby były te pierwsze takie wychillowane w pełni momenty, te pierwsze gdzieś tam bąki pod kołdrą, wiecie, to, że to się zdarza, nie? Że to nie jest książę z bajki, czy tam księżniczka z bajki i każdy z nas jest też człowiekiem z krwi i kości i ma te kilka twarzy po prostu inną tam dla rodziców. Wiadomo, że no mówię, może to aż być takie skrajne, ale te różnice zawsze są i to jest normalne, nie? Że mamy różne
charakter, może nie charaktery, ale wiecie, no takie no twarze. Twarze, twarze właśnie, różne twarze. No. Nawiążę jeszcze do tego, powiedzieliście, że zdarzały się jakieś tam wasze kłótnie, chociaż ja wiem, słyszałam w podcaście, że nigdy nie mieliście takich bardzo jakichś kłótni, ogromnych konfliktów, ale Jezu, podobała mi się bardzo jedna metoda, o której ty powiedziałaś w swoim podcaście, chyba w ogóle to było gdzieś w początkowych, jakichś pierwszych odcinkach, o takiej metodzie komunikacji, o której już tutaj dzisiaj powiedzieliście, że jak jest jakiś problem, to żeby jedna osoba przez 5 minut mówiła o tym problemie, o tej kwestii problematycznej i ta druga osoba później przez te, nie wiem, 5 minut, czy po prostu ma opowiedzieć o tym samym w swoich słowach, żeby się upewnić, że zrozumiała i dopiero później może mówić gdzieś tam o swojej perspektywie na ten problem, czy jakie ona ma problemy. I to tak pomyślałam sobie, że wow, to jest coś, co myślę, że w ogóle może być dla wielu osób jakimś takim game changerem w relacjach. Bo często jest tak, że no właśnie brakuje, kurczę, tej komunikacji, że nam się wydaje, że ta druga osoba się domyśli, albo że ona wie na pewno, co ja mam w głowie i... Zdecydowanie co. I jak jest jakiś problem, jest jakiś konflikt i właśnie podłoże do kłótni, to mówimy o tym, że mamy jakiś problem i to jest koniec, bo nam się wydaje, że ta druga osoba to zrozumiała i tam przytaknie, tak, 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 okej, dobra, rozumiem, zmienię się dla ciebie, a się później okazuje, że ona w sumie tak naprawdę nie zrozumiała do końca, nie ma takiej perspektywy na ten problem, jaką my mamy. Ja żałuję, że nie znałam tej metody wcześniej, bo ja trafiłam na tą metodę w momencie, w którym my już byliśmy mocno dotarci i też ja sobie pewne sposoby właśnie przekazywania swoich problemów wypracowałam, bo też to był mój bardzo duży problem na początku. I Kamil mi tłumaczył właśnie, że ja się nie domyślę, ja po prostu nie dam rady się domyśleć, musisz mi powiedzieć, musisz się komunikować. To też gdzieś tam taka była moja po prostu rzecz, że miałam i dalej mam gdzieś tam problem z tym, żeby mówić tak otwarcie, jak są emocje, jak jest coś, co faktycznie mnie tak gdzieś tam boli, dotyka, żeby to klarownie, jasno wyjaśnić, bez tam obrażania Kamila przez 3 pokolenia jeszcze wstecz całej rodziny. Ja jestem, no, ja mam hiszpański charakter, trochę się, nawet Kamil śmieje ze mnie, że ponoszą mnie emocje. No, to było do przepracowania. I żałuję właśnie, że bo jakbyśmy wcześniej o tym wiedzieli, to dużo na pewno minut w ciszy by zaoszczędziło i twoich nerwów też. I druga taka rzecz to jest jeszcze, to bardziej jak ktoś się źle czuje, jak druga osoba się źle czuje. To takie pytanie, czy chcesz rozwiązania, czy komfort. Tak. Czyli na zasadzie, czy chcesz, żebym po prostu przyniósł tutaj teraz paczkę chipsów, przytulił cię i jakby coś sobie obejrzymy, czyli ten komfort, czy szukamy rozwiązania twojego problemu. I zdecydowanej większości, 98% przypadków komfort, jest komfort, tak, wtedy leci. Tak, tak. A dla nas to było mega ważne, bo ja jak słyszę, że coś się dzieje, no to rzucam, to zróbmy tak, zróbmy ja tak. Nie chcę, żebyś ty mi tłumaczył, ja to wiem, ja chcę przytulenia, po prostu wiesz, spokoju, odpoczynku od tego. I tak wydaje mi się, że to bardzo dużo osób tak ma, że chcemy się po prostu wyżalić, a to jest też taki naturalny odruch, że to ta druga osoba myśli, że na nas teraz ciąży odpowiedzialność, żeby rozwiązać problem, a często, często nie. I też druga taka rzecz, tutaj bardziej w przypadku właśnie kłótni, takie pytanie, czy chcesz, żebyśmy teraz o tym porozmawiali i sobie to wyjaśnili? Czyli rozmawiamy stricte o argumentach, odkładamy emocje na bok, czy nie? I wtedy u nas akurat większość przypadków pada, że nie, nie teraz, bo teraz właśnie jestem w kurw. Więc przerzucanie się argumentami po prostu nie ma sensu, bo to jest wojna wtedy i po prostu lecimy na szable ostro, jak szlachcice w Ogniem Mecie. Ostatnio oglądaliśmy świetny film. Więc wtedy odkładamy właśnie faktycznie argumenty na bok i porozmawiamy z argumentami, jak będzie spokojnie, nie? To jest w ogóle dla mnie bardzo ciekawe, bo ja wiem, Wiktoria, też z twoich podcastów, ale to też wybrzmiewa z tej naszej dzisiejszej rozmowy, że właśnie ciebie Kamil wielu takich kwestii komunikacyjnych, takiego docierania się w związku nauczył. A jak to właśnie było z tobą? Czy ty tak od początku miałeś jakieś takie wartości, że ty wiedziałeś, jak chcesz, żeby ta relacja wyglądała, żeby ona była relacją taką zdrową? Dobre pytanie. Skąd wziąłeś tą wiedzę? Ty się też nie chwalisz, czego ja cię nauczyłam. Z tym odkładaniem na później, ty zawsze chciałeś od razu rozwiązać cały konflikt tu i teraz kończymy, a ja musiałam no se 100 razy ci powtórzyć, że nie, Kamil, daj mi teraz 10 minut. I on potrafił stać pod drzwiami, nie, teraz będziemy rozmawiać. Więc ty mnie nie chwalisz, zauważam, to jest ten problem. No to właśnie, ty byś mogła powiedzieć, faktycznie z twojej strony. No. Ja mówię, czego ty mnie nauczyłeś, teraz powiedz, czego ja się nauczyłam. No bo właśnie to tak trochę wybrzmiewa, że ty uczysz cały czas Wiktorię.
sobie i ona tam po prostu tylko robi notatki, wiesz, kolejne levele wyżej, a ty jesteś takim nauczycielem i misjonarzem. Tak, Joda, taki w to mi graj. Trochę tak jest, no, trochę tak jest właśnie, że ja jestem tym mądrzejszym. Nie, a tak serio, tak serio, to myślę, że szukanie właśnie tego złotego środka, bo mimo wszystko jesteśmy trochę po dwóch końcach temperamentu, bo właśnie Wicie ma bardziej taki latynoski temperament, a ja mam bardziej właśnie taki stoicki, aż do przesady i pragmatyczny i też muszę właśnie podążać w stronę temperamentu Wici, żebyśmy mogli znaleźć złoty środek, więc to na pewno też. No i właśnie tak jak Wicia powiedziała, że czasem są takie momenty, że Wicia potrzebuje, że wyjdź, ja potrzebuję teraz 5 minut dla siebie, a ja cisnę, że no what the hell, porozmawiajmy, nie, jakby wyjaśnijmy, o co chodzi, bo... Tu i teraz. Tak, dokładnie. I albo czasem mam coś takiego, że Wicia jest zdenerwowana bardzo, a ja nie wiem, co ja zrobiłem, nie? Nie wiem, o co chodzi i tak jestem, no... Ale o co chodzi? No domyśl powiedzmy. Się, domyśl tak, się. Dokładnie. Ale czasami dokładnie. To są tak ostentacyjne rzeczy, że wiesz, już ja rozumiem jakieś tam złożone problemy emocjonalne, ale czasami problem leży ci przed twarzą. Kamil ma takie skrajności, że on, jak mu czegoś dosłownie łopatą w ryjnie zaprezentuje, to on tego nie zauważy, bo żyje w swojej głowie, w swoim świecie. To na pewno, że nie mieliśmy takich kłótni z rzucaniem talerzami, to jest kwestia tego, że jesteś tak spokojną osobą. Mhm. Naprawdę mało rzeczy cię tak, no, nie lubisz bardzo takiej eskalacji, nie? Tak, zdecydowanie, no, więc... Jakbym trafiła na kogoś podobny do siebie temperamentem, to tam by były talerze, na pewno. Na pewno by się wam było ciężko dogadać, a tak. Myślę, że Wicia po prostu bardzo wpłynęła na mnie jako na osobę. Jakby naprawdę tutaj niebo a ziemia, jeżeli... No nie, naprawdę, jeżeli chodzi o taki rozwój osobisty, to po prostu niebo a ziemia dzięki Wici i to wpływa na związek. Więc jakby nie takie stricte z jakiejś zasady czy rozwiązania związkowe tutaj od strony Wici dla mnie, tylko generalnie samo rozwój, który powoduje, że no mogę być lepszą osobą w ogóle w życiu i co za tym idzie też w związku. I tego jest naprawdę mnóstwo. Jakby napęczki. Ja czasem robię coś takiego, że po prostu obserwuję swoje otoczenie i tak sobie myślę, że gdyby nie Wicia, to tutaj jakby to by była jedna wielka pustka, nie? Nawet... Teraz aż do przesady! Nie, no, naprawdę. Raz, że pod względem jakby takiego jakości życia stricte, nazwijmy to wizualno-materialnego, od tego zaczynając, czyli to właśnie jak Wicia dba o to, żeby było w domu ładnie, żeby było, wiesz, żeby pachniało, żebyśmy sobie raz na jakiś czas jedli coś dobrego, a kończąc... Raz na jakiś czas codziennie jemy dobre rzeczy, no to jest... Skąd te TikToki z gotowaniem? Ktoś to musi jeść. A to nie jest wcale takie łatwe, zjeść to wszystko, także mimo, że jest pyszne, ja jestem osobą wiecznie dbającą o linię, więc... Całe życie tak. Tak. A kończąc na właśnie takich mocno samorozwojowych rzeczach, na zasadzie właśnie, żeby, no żeby się uczyć tam tego języka, żeby zachęcić mnie do poczytania książki, chociaż z tym idzie Wici najciężej, tak. Bo ja jestem antyksiążkowy strasznie. Ktoś ma jakieś argumenty, jak przekonać kogoś do czytania, to przyjmę wszystkie. Tak, no i żeby właśnie zmieniać się bardzo jako osoba, żebyśmy mogli razem w związku być właśnie. Na zakończenie, jedna rada dla słuchaczy. Nie musi być związana z relacjami, ze związkami, może być, ale coś, co chcielibyście po prostu przekazać, żeby utkwiło słuchaczom w pamięci. Jedzcie razem dobre jedzenie. Przy dobrym jedzeniu zawsze się lepiej rozmawia, jest luźniej. Tak, to jest moja rada. A ja wiem, bo wy wszystkie posiłki staracie się jadać razem i uważacie to za taką zasadę, która gdzieś tak. Też dużo wam dała. Tak, tak. Dużo. Nie oglądając niczego. A to też ode mnie wyszło, bo Kamil był nauczony od dziecka, że jedzonko i telewizja. No, ja też mówię, nie jak jesz, to musisz czuć te smaki, to wszystko. A jedzenie, dobre jedzenie szczególnie, sprzyja rozmowom, sprzyja wyluzowaniu, otwartości. No, z pełnym brzuszkiem to w ogóle się inaczej żyje. Nawet jeżeli to miałoby być jedzenie w ciszy, bo często tak jemy, że po prostu w ciszy. I tyle, ale to i tak jest bardzo duży krok. A ja od siebie bym dorzucił taką lekcję z jogi, że dużo uważności. I to pomoże i w życiu osobistym i w relacji, bo czasem mamy naprawdę bardzo dużo dobrych rzeczy wokół siebie, bardzo dobre osoby wokół siebie i jest w ogóle fajnie, tylko trzeba to dostrzegać. Bo tempo dzisiejszego świata, ale to boomersko, zaraz mi, Boże, ale trudno. Tempo dzisiejszego świata jest ultra szybkie i jak się zatrzyma i patrzy na to z perspektywy osoby trzeciej, to no czasem jest to ultra przerażające, a szczególnie dla takiego chłopaka ze spokojnego miasta, jak dla mnie z Rzeszowa, jak przyjedziemy do Warszawy i tak jak w tym apartamencie, który teraz wynajmujemy, jest wielkie okno, rano otworzyłem to okno, patrzę, a tam w biurowcach po prostu ludzie już pracują. A ja tak, wiesz, rozczochrany, zęby nieumyte. Myślę sobie, Boże, co ja robię z moim influencer. Życiem? To trzeba wyciąć, bo nie. Teraz się wkopałeś na minę.
Nie, no nie, nie, nie chodzi o to, nie, bo to myślę, że już nie jesteśmy w średniowieczu, żeby mówić ludziom o tym, że każdy niech sobie robi i co pracuje chce, no, w jakich chce, w jakich godzinach. Tylko chodzi o to, że jak widzę, jak tam mnóstwo samochodów jeździ i ci ludzie pracują, to sobie myślę, co ja robię z moim życiem nie tak, że ja nie pracuję jeszcze na przykład o tej godzinie, nie? Więc ta uważność bardzo pomaga, żeby po prostu doceniać to, co się ma, na co się zapracowało i żeby oddelektować po prostu życiem. Dziękuję wam bardzo, że przybyliście tutaj do mnie z tego Rzeszowa, kilometry, po prostu nawet nie wiadomo, gdzie to jest. Bardzo miło mi się z wami rozmawiało i mam nadzieję, że słuchacze dużo z tej rozmowy wyniosą. Oczywiście, moi drodzy, serdecznie was zapraszam na wszystkie media społecznościowe, nie media społecznościowe, kursy jogi, nie jogi, gotowania, co tylko wyjdzie spod ich rąk, bierzcie to w ciemno. No i co, do usłyszenia w kolejnym odcinku. Dziękujemy, dziękujemy bardzo za wspólny czas. Cześć! A może wszyscy razem, co? Okay.